Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w nowej serii na moim kanale. Jest to oczywiście druga część Far Cry 2. Będzie to seria pewnie za Wiedźmina, ale trudno powiedzieć mi jeszcze, bo w Wiedźminie miałem taki problem jeden. Nie wiem, czy ja go rozwiążę w ogóle. Było tak, nagrywam. Było normalnie, co nie? Było normalnie, nawet nagrywałem Shadow Play'em właśnie. Nagrywałem też Frapsem. Miałem, wiecie, 30 klatek, na niskich oczywiście grałem. Znaczy nagrywałem to, wiecie, na próbę. No dobra, wszystko pięknie, fajnie. Włączam w Windowsie, Media Playerze, patrzę. No kurczę blade. Pasy. Kolorowe paski. W każdym miejscu praktycznie. Nie wiem, o co kaman. Nie wiem, czy gra była dawno nieuruchamiana. Nie wiem. Trudno powiedzieć mi szczerze. Nie wiem. Zobaczymy, może naprawię ten problem. Bo na razie go usunąłem właśnie z kompa. Tam. Mniejsza o to, wiecie. Naprawię ten problem może jeszcze. Ale pewnie nie tego samego dnia, co nagrywam ten materiał, tylko kiedy indziej. Mam nadzieję, że szybko nagram tę serię, ale nie wiem, trudno powiedzieć mi jeszcze, jak to będzie, bo miałem jeszcze nagrać jakiś horror, nie, ale jednak zostawimy sobie go na wakacje, go zupełnie zostawimy, będę miał więcej czasu pewnie, ale też nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Pewnie będzie jakiś horror, albo jakaś przygodówka jeszcze może nagram. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście gram na... Gra jest tak, tylko jeszcze mi... dobra. Gram oczywiście na takich... No, na takich ustawieniach. No teraz mam ponad 380 FPS-ów w tym menu głównym. Takie właśnie ustawienia. Dźwięk jest ustawiony byle jak, szczerze powiem. Ustawię sobie tak, oczywiście. Wszystko w porządku, dobra, okej. Tutaj tu jest sieć, to tam... mnie to tam mniejsza z tym obchodzi o to. Bo tu i tak nie pogram sobie na multiplayerze, bo tam trzeba zakładać konto właśnie. I tu mamy różne te sterowanie oczywiście, jak zwykle. Anuluj. Dobrze. Oczywiście, jak wiecie, jest to twórców gra Ubisoftu właśnie. No szczerze powiem, nielubianym przez niektórych graczy, na przykład Assassin's Creed. Wiecie, te najnowsze części, na przykład Syndicate albo Rogue. Albo jeszcze tam Unity było. No, źle zrobili tą grę, bardzo. Niestety troszkę źle zrobili jednak. Bo w tych wcześniejszych Assassinach mi się wydaje, że jest dobrze zrobione. Nie wiem, czy im się śpieszyło tak samo jak w... przy twórcach na przykład, nie wiem, Piranha Bytes, wiecie, Gothic. Trójkę, co nie zrobili źle właśnie. Tak samo pewnie im się śpieszyło, że zrobili tego Assassin's Creed'a Unity. Unity i Rogue chyba to są najgorsze te części, które, no, które są. Bo te wcześniejsze to chyba co powiem w porządku. Nie widziałem żadnych tam problemów. No, chyba nie widziałem, ale nie wiem, trudno powiedzieć jeszcze. Tak mi. Bo nie grałem w te części. Nie grałem. Dobrze, moi drodzy, to tam mniejsza z, no, mniejsza z tym, tam wiecie, te twórcy Ubisoftu to są... No, mogło być. Na przykład przy Far Cry'u to tak nie zauważyłem tych problemów, wiecie. Przy dwójce. Chyba nie zauważyłem takich problemów. Zagramy sobie oczywiście na... A zagram sobie na żółto dziubie, a co tam. Dobra, wybieramy sobie postać teraz. Marty Alencar.
Właśnie nie wiem tutaj, trudno powiedzieć jeszcze jakie to ma być, wiecie, jego charakterystyka, bo ma, o 28 lat ma, obywatelstwo USA, urodzony São Paulo, Brazylia, wiecie, po prostu tyle i tyle, ma waga, no trochę waży, brązowe włosy ma. Okej, ten ma 33 lata, Warren Clyde, ten to trochę waży, powiem wam szczerze, Josip Indromenu. No nie wiem, nie wiem. Ten to ma... No tak sobie. Ten... O kurczę, nie wiem, ten 24 lata ma, ale to... Tego nie biorę. Wezmę sobie oczywiście... tego. Niech będzie ten. A co tam? Na razie będzie filmik, właśnie początkowy, ja się nie będę odzywał na nim. A jeszcze nie wiem jak będzie, jak będą wykonywane przeze mnie misje, nie wiem jak to będzie jeszcze. Zobaczymy jak to będzie jeszcze. Dobrze, oglądajmy. Oglądajmy te afrykańskie, wiecie, te widoki, bo to w Afryce jest. Wiecie, rozgrywana akcja. Dobrze, oglądajmy. Jeszcze nie wiem jak tam będzie z dźwiękiem. Nie wiem jak jest z dźwiękiem jeszcze, kurczę. Trochę mi tu dźwięk przeszkadza, powiem wam szczerze. O, tak sobie to połowy wezmę. A, co ten? A, zastosuj. Niech będzie. Ale też, no, chyba źle coś zrobiłem, ale zaraz, chwilę. Nie, dobra, okej. Okay. Niech będzie tak na połowie. Trochę mnie tu zagłusza, powiem wam szczerze. O, jaki wariat. Jaki wariat drogowy. Uchodźcy! Uchodźcy z Syrii! Kurde, że w tej grze pokazali to. Dziwię się trochę temu. No właśnie, mieliśmy oglądać, a nie siedzieć tylko, wiecie, w tym samym, no, w jednym miejscu, tylko trzeba ruszać myszko, wiecie, oglądać te widoki. Wow, kurz za nami się podnosi do góry, fajnie. O, bydło, hehe, o kuska. Co? Ziomuś, no przechódź się. Jaki bykol, co to byk czy co to jest? Pewnie byk, nie wiem. Mało się znam na zwierzętach, powiem wam szczerze. Wiem jak odróżnić psa kota, ale byka, krowę to nie wiem. Krowa ma białe łaty. Czarno-biała jest. A byk czarny. Cholera wie. This is Liberation Radio, speaking the truth for the truth seekers. And the truth is that your country needs you. Beware the evil ATR scourge. A plague has gripped our people. O, już jest jakaś pierwsza grupka tych takiego obozu. Zobaczył co oni będą chcieli od nas. No szczerze powiem, nie pamiętam już. Bo w to grę dawno temu grałem. Że jeszcze ją miałem, kurczę, w CD Action. No wiecie, w pudełku. Co? Kurde. Czego macie bluzki koszykarzy? 41 numer ma. Szkoda, że nie 69.
Te spodnie nie pasują trochę. I te buty. Bo wy chyba w kosza nie gracie, tak mi się wydaje. Trochę dziwne, powiem wam, z tymi bluzkami mają tutaj. Nie wiem. No, kradną, co popadną. Ojoj. Się przestraszyłem, myślałem, że pod górę idziemy. Kurczę, jeju. O, a tu terroryści jadą, kurde, pozabijać migrantów, kurde. Raz, dwa, trzy samochody, trzy ciężarówki. No, mówiłem? Żołnierze, no, mówiłem przecież. No, ja dobrze wiem. Pewnie, że to żołnierze chcą wybić wszystkich migrantów z Syrii. No wiecie, to jest w formie żartu, ale też szczerze powiem... Trochę może nie powinienem mówić o tym czymś. No ale wyszło tak jak wyszło. O się jara. No już spalili dom, kurde, no co za chamy. A ty co robisz, ziomuś? Co ty to odwalasz? Oj. Nie wiem, jak to się mówi. Trzeba właśnie odzyskać lek. Nie wiem, jak to się lek ten nazywa, tak mniej więcej. Kurde. Bo on ma taką chorobę, co w Afryce występuje często, powiem wam. Jak to się nazywa? Jeju. Tak, żyjemy, tylko temu bohaterowi coś się dzieje. Hey, are you okay? You don't look so good. You tired? Jak to się nazywa? Jeju. Zapomniałem. Na końcu słowa mam to. No zaraz zobaczymy. Aha, tutaj jest... Aha, tu muszę zabić szakala, tak jak widzieliście przy ładowaniu gry właśnie. Okej, dobra, tu mamy taki główny cel właśnie. Trzeba wypełnić go. Okej, tu mamy jakiegoś gościa, nie wiem kto to w ogóle jest. No zaraz zobaczymy. Dobra, podchodzi tu do nas. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing and you're the one with malaria. A, malaria, okej. Okay. Właśnie na M tak myślałem, ale... Nie do końca jednak widziałem. Malaria właśnie, to często jest właśnie występuje w Afryce. I w tych takich krajach, wiecie, pustynnych pewnie. Ja tak według mnie to tak mówię, wiecie, bo do końca nie wiem jeszcze. Znaczy, nie wiem jak to jest. O ty sku... Jezu, jak ty mnie przestraszyłeś. Chciałeś mnie zabić. Kurde. To chyba ten szakal mi się wydaje jest. Kurde, przypomina mi się Oklas znowu. Bo to jest takie, no trochę, nawet powiem wam na 100%. O, teraz mi się przypomina. Wiecie, tu z tym, o widzicie, takie coś też było w Oklaście, w tym dodatku bodajże. Pamiętam. Tu jakiś czatnik ma problemy. O kurde, się dygłem. Nawet, powiem wam, wydosnąć się z miasta, okej. Pytanie teraz jest takie, okej, dobra, mamy. Dobra, strzelają tutaj, kurde, już. Okej, tylko pytanie jest teraz. Mm,
naciśnij i przytrzymaj PPM. Dobra, prawy przycisk myszy. Ojoj, ale nie tak. No dobra, okej, idziemy powoli jakoś. Myślałem, że gra będzie w 60 fps, a jednak jej nie będzie. Ty! Wow! Dobra, pięknie. Pięknie. Wow, wow. Kurde. Gdzie dwóch na jednego? O shit. Kurde, muszę się skupić, powiem wam teraz. Pięknie, tylko jak ja mam... Wow! To jest przesady trochę, ej, no ludzie! Kurde, nie mam już... Okej, mam. Dobra, pięknie. Jest już ktoś? Tam jest jeszcze jakiś gościu. Oh shit, deadłem? Mi się wydaje, nie. Deadłem, what the fuck. Nie, tylko nie to, proszę, nie, tylko nie to. O kurde. Lipa. Ktoś po nas przyjechał. No dobra, okej. Ktoś tu po nas przyjechał. Chyba ten sam człowiek, co nas wiózł. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem do końca. Pewnie tak, na pewno. Okej. Okay. Yo, yo, yo. No wiem, dobra, wiem, pamiętam to. Okej. Okay. To jest zapis gry, tak? Tylko jak to się... Oj, H znaczy miałem wcisnąć. O kurde. Jak mam zapisać to? My name is Clark. I don't care what your name is. You're just the problem right now. Who are you working with? You got some of my guys killed at the hotel, you know that? So I think you work for me now. I've got a few errands for you, errand boy. Get on out here. Get yourself kitted up. There's ammo and meds for you. Okay, zapisz i kontynuuj. Okay. Dopiero 1%. No dobrze. Akt... A, to jest na akty jednak podzielone. Powiem wam, że... Jak grałem w tę grę, to ja w ogóle się nie patrzyłem, ile miałem procent i tak dalej, wiecie. W ogóle nie patrzyłem, serio. Dobra. Okej, tu mamy jakoś jeszcze wyrzutnie. Dobra. Dobra, który dom wyjść? Tędy? Strzykawkę, okej, to jest jakiś samouczek teraz. Dobrze, gdy jesteś się ranny? No wiem, 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 dobra. Ha, okej, fajnie. Listen up, Slick. The shit really hit the fan back in town. There was supposed to be a ceasefire, but that's all out the window now. I work for a guy named Kakumba, local boss for the United Front. I've got all my Kakumba, decent guys out in the field trying to keep the APR from making a land grab. So that just leaves you to take care of the money. First thing, I need to get that piece of shit coop outside back on the road. You look like a właśnie, Makumba, Makumbaska. Afryka, tam, tam. Teraz piosenki ty nie znam tak za bardzo, powiem wam.
Okej, dobrze, uaktualniono cele. Dobra, tylko tędy... A, tędy mam wyjść. No okej, dobrze. Otwórz maski i napraw samochód zaparkowany na zewnątrz. Okej, tylko gdzie ten samochód jest, tak mniej więcej? Tutaj. To pewnie 5, aby spojrzeć na mapę. Okej, to jest to, dobra. Fajne tutaj dodali właśnie to naprawianie samochodów, powiem wam szczerze też. Fajnie. I zaraz naprawimy go. Fajnie to wygląda, powiem wam też. Nie wiem jak jest w tych w nowszych częściach właśnie, bo tu wiecie z... Jest z tego z... A, 5. Aha, to jest taka główna mapa. Wiecie, że wszystko widać tutaj, a to jest taka mapa jeszcze, gdzie się znajdujemy oto, znaczy to jest główna mapa, wiecie, gdzie są te wszystkie rzeczy i te oczywiście te takie kółeczka, co tam narysowane są, samochody jakoś tak odróżnić można i jeszcze jakiś, a to jest ten, dobra, wiem, to jest bar jakiś, tak, to jest. A, to jest praktycznie cała mapa oto. Znaczy to jest główna mapa, sorry, pomyliłem się trochę. A to jest taka... można powiedzieć, co gdzie jest. Tak można powiedzieć jakoś, jak według mnie oczywiście, a to jest... A to jest chyba ta mapa tylko tego miejsca, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem pewny do końca, powiem wam szczerze. Bo nie wiem, jak mam wsiąść. Dobra, ale nie chcę wsiąść. Jak ja mam wsiąść? Piątka, okej. Okej, good. Now that you're mobile, you think you can pull off a raid? The APR's got a forward position half a click south of here. If something bad happened to the shitheads manning that post, no one would ever know. Go take him out. No dobrze, okej. O, teraz mogę wsiadać, okej, dobra. Naciśnij W, to wiem, to taki samouczek można powiedzieć. Okej, gdzie to w ogóle tak jest mniej więcej? Piątka. Ojoj, gdzie ja wjechałem? Trudno, powiem wam, też ogarnąć ten samochód, powiem wam. Jak jeździć nim właśnie tutaj. Okej, pewnie tylko tam dojedziemy pewnie, ale pewnie skończymy to dopiero w kolejnym odcinku pewnie tą misję. Pewnie. No to chyba już jest nawet to. No. Dobrze, ja tak nie będę daleko podjeżdżał. Moi drodzy. Tutaj sobie zakończymy oczywiście odcineczek. I jak się oczywiście spodobał, widzimy się oczywiście w kolejnych. Cześć.